Jak to teraz się sprawdza? Takie magiczne coś. Hej Siri. Gate. Okay, done. Magic. Two seconds later. Hey Siri. Gate. Okay, done. Magic. Teraz to, co jest spoko, że mogę sobie tutaj podejrzeć, że gate jest zamknięte. Dojeżdżam do domu. Hej Siri! Gate! Okay, done. I tu widać, że się teraz zrobiło na niebiesko. Jest informacja, a brama się już otwiera, kiedy dojeżdżam. Więc dla mnie bardzo wygodny pakiet ten. Cześć, przyszedł do mnie ten sterownik do bramy, żeby zrobić homing. Już go otwieram. Co my tu mamy? Tak, jest sam sterownik, jest dioda, jest guzik do parowania. Są kabel, potrzebuje jeszcze ładowarki USB, tak? W sensie ładowarki, no, żeby zasilenie było USB. Się przypina tutaj, natomiast tutaj są dwa wejścia. Jedno jest do stycznika, czyli brama po prostu zwiera na pół sekundy obwód. I to jest sygnał dla bramy, że ma się otworzyć albo zamknąć. A drugie, to co jest fajne, to jest do zamontowania w jakimś miejscu i na bramie ruchome. Informacja o tym, czy brama jest otwarta, czy zamknięta. Jeżeli będzie w ten sposób, to będzie informacja, że brama jest zamknięta. Jak odjedzie gdzieś na bramie, no to będzie informacja, że jest otwarta. I to można podejrzeć. Więc muszę to naszykować. Akurat dzisiaj za oknem zimowo. Sorry, mamy taki klimat. Więc nie wiem, czy dzisiaj to będę robił. Ale tak to wygląda cały zestaw. Koszt to około 70 zł za ten konkretny model na Allegro. Dobra, przygotowałem sobie zasilanie. Podepnę tutaj, że dochodzi prąd do bramy. Przygotowałem sobie wtyczkę taką, żeby tutaj podłączyć ładowarkę od jakiegoś starego telefonu z łączem USB, żeby było. Przy okazji zacisnąłem. Bardzo polecam właśnie zaciskanie w ten sposób, szczególnie przy samochodach elektrycznych, gdzie są duże pobory prądu. Na przewody 2,5, czyli większe tymi zaciskami. Z własnego doświadczenia wiem, że dużo lepiej się rozchodzi ciepło, mniej ten. Na początku jak miałem, w ogóle używałem drutów, potem próbowałem zalutować te końcówki delikatnie, żeby były twarde. To też było troszeczkę lepsze niż takie po prostu włoski, ale ten system jest moim zdaniem najlepszy. Dobra, żeby teraz to dobrze było, to muszę przedłużyć sobie kabel do czytnika. Niedużo, ale zrobię z zapasem na wszelki wypadek, bo jest zimno, nie chcę mi się tego robić. Pewnie w lato to bym poszedł i przymierzał wszystko i mógł nawet lutować na dworzu, ale mi się teraz nie chce, bo jest zimno. I drugi też delikatnie przedłużę, żeby tam spokojnie to ułożyć. Jest lutownica, zaraz pokażę jak wyszło. Dobrze, więc ogólnie tak. Od LG zasilacz, tu będzie zasilenie naszej puszeczki. Tu jest dorobiony kabel. Ciekawostka, kable są chyba z Poloneza, od jakiejś wiązki starej z lat 90. Nieistotne, grunt, że jest zrobione. Tutaj w końcu nie przedłużałem, bo to będzie, tutaj jest brama, tu będzie stycznik. Tam jest takie cienkie kabelki, więc żeby to dobrze wkręcić, to tutaj tylko je tutaj cyną troszeczkę usztywniłem. I co? Idziemy zaraz programować sterownik w garażu, a potem podłączać do bramy. Dobra, teraz paruję. Będę się łączył z moim routerem, który jest tutaj w garażu.
No i pytanie, czy to będzie działać przez tą bramę. Na ogrodzie chcę zrobić sobie internet, ale to za jakiś czas. Jest podłączony, miga. Trzeba tu wsadzić jakiegoś ciapka małego, pineskę i zrobić, żeby szybko mrygało i wtedy powinien się znaleźć. Pokażę, jak przejdę przez ten proces dalej. Dobra, znalazł mi urządzenie. Za chwilę zmienię sobie nazwę na Gate i dodam go w inne miejsce. Przestało mrygać, zaczęło się świecić. Całkiem prosto, intuicyjnie idzie OK. Podłączone. Jest dwa kabelki są połączone tutaj z różowym dołączone i niebieskim. To jest ten odpowiedzialny za stycznik, który otwiera albo zamyka bramę. Dwa wychodzą dołem z tej strony, może pokażę. Jest nasz czujnik zamontowany w ten sposób. No i zasilenie. Podłączyłem się do bramy. Czy przy podłączaniu warto wyłączyć na chwilę zasilanie? Tak, warto. Dobra, podłączone. Pierwszy etap za mną. Jest szary, czyli gate zamknięty. Dobra, klikam, żeby włączyć. Kliknąłem. On dalej twierdzi, że jest zamknięty. Czekamy 3 sekundy, bo tyle mam ustawione na bramie opóźnienie. Czy 2 sekundy. Odsuwa się. I też już się pokazało, że jest otwarte. Zatrzymujemy. Uwaga. Zatrzymałem ja. Pokazuje, że jest otwarta. No co, zamykamy. Pokazuje dalej, że jest otwarta. Czekamy te 3 sekundy. I ruszyło. Czyli działa dobrze. Dobra, nie, jeszcze raz. Klikam dodaj. Jeśli stuknie, aby uruchomić, dodaj inteligentne urządzenie, gate, odwrócenie i zapisz. Zapisz nazwa. Ikona sobie zmienimy na, no niech będzie samolot, że to z zewnątrz. Zapisuję. Dodaj do Siri, o i to trzeba zrobić. I to będzie to. I teraz wystarczy powiedzieć hej, hej Siri Gate. Dobra.